Nie wiem, czy jeszcze działa. No. Bardzo wieje, ale ten. Tylko uważajcie na siebie. Okej. To wysoce jak koszulka był. Dobra, dobra. Tak, koszulka to jedyna rzecz, z której wypadałoby się wytłumaczyć. Czy uważać na panele, na podłogę. Lewi po, teraz. Zmiana sprzętu chyba nieszczególnie dobrze wpłynęła na jakość pracy. Ty wrzeszcząc stoi, zobacz! Wrzeszcząc! Dobra, ty nie ręcznie. Bo nie, bo nie trzeba wyciąć. Wybaczcie mi, słuchajcie. Nie ma lekko na robocie. I lżej nie będzie, bo panowie powrócili do piłowania piłką ręczną. Uczyliśmy, ale zobaczyliśmy. No. Już jest kawałek nie robi. No, przecież przyniosłem wam wyżynarkę. Nie tnie. Wyżynarka fajna jest. Jakbyście płytę położyli na płasko, z jednej, z drugiej strony, względem linii cięcia, podparli, przyłożyli wyżynareczkę, blat, czyli stół wyżynarki, cały leży swoją powierzchnią mniej więcej na listwie. Jedziemy! Najgorsze chyba za nami, no. A to dobrze. Z przyjemnością przyjrzymy się spokojnemu przebiegowi pracy. No mistrzowskie cięcie, no po prostu. Chirurgiczna precyzja. Trochę nam się minęło, ale cóż tam. Teraz odkręcić tylko te listwy i powstawać, kurde. Jak zaczyna te na śruby, to będzie w miarę szybko. A czym się zajmujesz na co dzień? Teraz prace dorywcze takie. Jak to szukam czegoś na kuchni. Gotujesz? Tak, ale nie załapisz tego. A co gotujesz? Co potrafisz gotować? Koty i psy. Kuchnię polską, azjatycką, troszeczkę azjatycką, a przeważnie polską. Po wymianie zdań z dziedziny gastronomii czas na powrót do branży remontowej. Wyżej, tak? Tu będzie metr? No tak będzie. Zaraz, panowie, pomyślcie trochę, skupcie się. Niech pan nie wierci jeszcze. Chwila! Chwila! Jeżeli w narożniku wstawi pan pionowy element, na skraju tutaj, gdzie są drzwi, wnęka, wstawi pan też pionowy element, to listwa w całości ładnie wam siądzie między tymi pionowymi elementami. Nie trzeba będzie nic zacinać. No może trzeba o 2 centymetry, ale przecież na cięciu się już znacie, pokazaliście. Panowie są jednak głusi na słowa Dominika. Czas na pierwsze wiercenie. No właśnie. No. Ale zaraz. Panowie, poczekajcie. Powściągnijcie emocje, nie? Ja wiem, że jesteście rozpędzeni. Cięcie wam poszło. Ewidentnie jesteście niesieni falą sukcesu. Ale może by to coś zmierzyć? Poziomica może jakaś, może zaznaczyć sobie punkt. Dominiku, poziomice są dla mięczaków.